Witajcie, moi mili. Dawno się nie widzieliśmy. No ale cóż, stęskniłam się i dzisiaj zabieram Was w podróż w czasie. Będziemy przemierzać jakże burzliwe, ale niesamowicie ciekawe ścieżki i meandry życia naszej rodzimej artystki Zofii Stryjeńskiej. To co, zaczynamy? Zaczynamy! Jest rok 1891. Na świat 13 maja. Na świat przychodzi pierwsza z szóstki dzieci Zofia z domu Lubańska. No i jak to zazwyczaj bywa z tymi malarzami, już od dziecka dużo rysuje. Czyż to nie jest takie przewidywalne? Większość malarzy w dzieciństwie chce rysować i malować. I ona też. Zazwyczaj są to karykatury klientów. Klientów, którzy przychodzą do sklepu ojca i właściwie bardzo lubi się przyglądać ludziom. Zwłaszcza tym z prostego ludu. Jej ulubionym punktem obserwacyjnym jest krakowski rynek. Tam może obserwować prostych, zwykłych ludzi w ich najzwyczajniejszych czynnościach. To ją fascynuje. To właśnie w tym magicznym miejscu, na rynku krakowskim, zakiełkuje pomysł na bogów słowiańskich, które później namaluje. Zofia bardzo marzy o malarstwie. Pobiera zatem lekcje w szkole rysunku Leonarda Strojnowskiego. Jednak z powodu bardzo ciężkiej infekcji po usunięciu zęba musi tą edukację przerwać. Zanim jednak wyzdrowieje, niestety szkoła zostaje zamknięta. Szuka ona jednak innych rozwiązań, które doprowadzą ją do sukcesu. Przecież chce praktykować umiejętność rysunku. No i znajduje się takie rozwiązanie. Szkoła Marii Niedzielskiej. Ojciec Zofii jednak stawia pewien warunek. Musi iść do pracy. Musi o tą pracę się starać, gdyż sytuacja rodziny diametralnie się pogorszyła, a nawet dramatycznie. W 1909 roku rozpoczyna naukę. Przyjmują ją również do pracy, z czego niestety nie jest zadowolona. Jednak pod koniec roku stawia swój warunek. Właściwie może nie warunek, ale stawia na swoim i mówi, że koniec! Nie podoba się jej to, że musi pracować na poczcie. Ona nie chce być urzędniczką. Chce być malarką. Koniec! Kropka! Zrozumiano? Tak. Właśnie taka była Zofia. Jest rok 1911. Zofia kończy szkołę. Pragnie dalszej edukacji. Ale moi drodzy, nie oszukujmy się. Czasy nie są takie świetliste dla kobiet jak teraz. Na to, aby mogły studiować, będą musiały jeszcze poczekać. Moi drodzy, a teraz zadam Wam pytanie. Czy ten scenariusz życia nie wydaje Wam się taki oczywisty, taki przewidywalny? Bo dla mnie tak. Robi się tutaj nawet troszkę nudno. Brakuje tu tego wow, tego boom, tego przełomu. I jak myślicie? Czy coś takiego się wydarzy? Chyba tak. No i voilà. Proszę bardzo. Jest boom. Rok 1911. Zofia goli do skóry głowę. I w przybraniu swojego brata Tadzia jedzie
do Monachium. Bierze również jego dokumenty. Po co ona jedzie do tego Monachium? No, sprawa wydaje się być oczywista. Jedzie, aby uzupełniać swoją edukację i zdobywać umiejętności, które później mają doprowadzić ją do upragnionej sławy. Tu dopiero w Monachium zaczyna się życie. Tutaj wszystko tętni. Zofia ma możliwość oglądania po raz pierwszy w życiu wspaniałych prac Rembrandta, Velasqueza oraz innych. Czy to nie jest piękny czas? To właśnie w tym miejscu wybucha ekspresjonizm, a także wybucha jej platoniczna miłość do baletmistrza. Kimże jest ten tajemniczy nieznajomy? Tajemniczy nieznajomy to tancerz, choreograf i malarz. Rosjanin Aleksander Sacharow, którego najprawdopodobniej mijała w drodze do szkoły i zakochała się. Powróćmy jednak do akademii. Jest rok 1912. No i zaczyna się robić niebezpiecznie. Dlaczego? Bo francuscy koledzy Zofii zaczynają coś podejrzewać. Amerykanie chcą się z nią boksować. A modele do aktów myślą sobie, że jest hermafrodytą. Co tu robić? Kiedy jednak pocztą pantoflową dowiaduje się, że koledzy z roku postanawiają ją rozebrać do naga, niestety nie wydaje jej się to być zabawne, ogarnia ją trwoga i strach. Pisze więc list do swoich rodziców, aby przyjechali i jak najszybciej zabrali ją stąd. Zanim jednak rodzice uratują swoje dziecko przed jakże nieprzyjemnym incydentem, nasza Zosia idzie do kaplicy. Kładzie się przed sam ołtarz i prosi Stwórcę o jedno. Sławę jako malarka oraz możliwość artystycznego wypowiedzenia się. W zamian ofiaruje sytość i bogactwo, czyli właściwie ona chce się tego wyzbyć. Czyli prosząc Boga o sławę, chce mu oddać wszystko, co ma. Pragnie tylko jednego: być sławną. Czy Bóg Wszechmogący wysłucha jej próśb? Czy ofiaruje jej sławę, a odbierze to, co ona chce mu ofiarować? Jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście oglądajcie, dzielcie się i do kolejnego razu. Buziaczki, pa!